Kinga Waliszewska, witam serdecznie słuchaczy i witam również mojego gościa, Leopold Twardowski. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. A gość w studio dlatego, że chcemy opowiedzieć o rekolekcjach, piątych już ogólnopolskich rekolekcjach na fali wielbienia. Piąte, czyli już w jakimś sensie cykliczne, odbędą się one od 5 do 11 lipca. I na początek chciałabym zapytać, tak ogólnie, no są to rekolekcje, ale w pewnym sensie jakąś mają specyfikę. I w takim razie, czym one może różnią się od innych? Tytuł w sumie rekolekcje na fali wielbienia sam może coś sugerować, że chodzi o uwielbienie, ale może ludzie mają różne pojęcie, co to znaczy uwielbienie, co to znaczy uwielbiać i różnie się może ludziom kojarzyć, więc takie na początek kilka słów, co to za rekolekcje? Te rekolekcje pojawiły się na drodze wielbienia, na której chodzimy w Poznaniu już 14 lat, to znaczy trzeba by to policzyć, od 2001 roku, od września zaczęło się to nasze uwielbienie takie wprost w Poznaniu, wcześniej było jeszcze 5-6 lat ewangelizacji z uwielbieniem w Poznaniu, z naszą taką wspólnotą, z muzykami również. Natomiast w 2001 roku, we wrześniu, rozpoczęliśmy taką bardzo specyficzną drogę wielbienia, że ona tym się różni od tych pozostałych naszych wcześniejszych działań, takich też z misją doświadczenia obecności Boga, że chcieliśmy skupić się tylko na wielbieniu i w ogóle niczym innym się nie interesować. I tak właśnie powstały te koncerty, niektórzy mówią koncerty wielbienia, ale my na to mówimy od początku wielbienie. Na początku przez 10 lat spotykaliśmy się u Dominikanów, jednocześnie bardzo szybko już, bo już w trzecim roku wyszliśmy na Placę Poznania, to był Plac Wolności i od tego czasu tak właśnie nie tylko teraz w Poznaniu na placach, ale w innych miejscach również pod Poznaniem zgromadzimy się po to, żeby zagrać uwielbienie Panu, Bogu jedynemu. I właśnie po 10 latach zrodziło się na jednym ze spotkań takich formacyjno-modlitewnych naszej grupy wielbienia takie pragnienie, żeby zorganizować rekolekcję, żeby też podzielić się tym, co Pan Bóg nam dał już przez te 10 lat z innymi siostrami i braćmi z Polski. Na zasadzie nie tylko, że miałoby to być rekolekcje w sensie takiej formacji, modlitwy, ale również i warsztatów. No i tak pojawiły się te pierwsze rekolekcje, które odbyły się w 2011 roku w Henrykowie pod Wrocławiem. Następnie w następnym roku również w Henrykowie, a później w Warszawie na Bielanach. W ostatnim roku też w Warszawie na Bielanach i w tym roku planujemy również w Warszawie na Bielanach właśnie po raz piąty już spotkać się z cyklu Na Fali Wielbienia. Na Fali Wielbienia. Tak właśnie to rzeczywiście pani faktycznie bardzo trafnie ujęła, że to jest bardzo intrygująca nazwa i musi się kojarzyć jednoznacznie, że chodzi o wielbienie, a jeżeli wielbienie, to tylko i wyłącznie wielbienie Boga, który oczywiście zawsze jest otoczony swoimi najbliższymi, których sobie ukochał, stworzył, przede wszystkim stworzył, ukochał, postawił blisko siebie, to jest Maryja, święci aniołowie i my się dołączamy do nich wszystkich, żeby wielbić Boga, bo to jest pragnienie serca. Tak naprawdę to wielbienie jest w każdym z nas i my się z tym rodzimy. To pragnienie coraz bardziej się krystalizuje, im jesteśmy starsi, dojrzalsi. My obraliśmy taką formę muzyczną, ale nie tylko muzyczną, ponieważ na rekolekcjach, na fali wielbienia dzieją się różne rzeczy. My zapragnęliśmy, żeby włączyć wszystko, co jest możliwe w uwielbienie Boga. Dlatego te warsztaty są tak różnorodne. No właśnie, powiedzmy, nie tylko muzyczne. Jakie to są warsztaty, bo tak. Faktycznie tutaj odpowiedzialnymi za organizację jest pan wraz z małżonką, przynajmniej tak oficjalnie. Raczej jest to małżonka podane wraz ze mną. Okej. Okay. To by mogło się rzeczywiście sugerować, że głównie chodzi o to uwielbienie muzyczne, a tutaj rzeczywiście na stronie czytamy, na stronie tych rekolekcji na fali wielbienia, takie zdanie, że okazją do rozwijania swoich talentów w służbie radosnego uwielbienia będzie możliwość uczestniczenia w wybranym warsztacie. I tu się okazuje, że rzeczywiście nie tylko muzycznym, bo mamy oczywiście też muzyczne, instrumentalne. Będzie też warsztat dotyczący chóru, ale mamy też taniec wielbienia w improwizacji i aranżacji. Mamy też prezentacja i wystąpienia publiczne. Mamy warsztat psychologiczno-rozwojowy, plastyczny, plastyczno-teatralny, projektowanie graficzne, apologetyczny, sportowy. Także cała gama. Tak, ale wcześniej, po poprzednich latach, były jeszcze też inne warsztaty, na przykład filmowy, interpretacji słowa, jeszcze wiele, wiele też innych. Rzeczywiście chodzi o to, że my
Bóg stworzył nas po prostu dla siebie, tak jak święty Augustyn to zauważył i bardzo mocno to poszło w całe myślenie Kościoła, że zresztą od początku dla siebie nas stworzył i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie właśnie w nim. I to jest właśnie, ta niespokojność serca to jest właśnie potrzeba uwielbienia. I to się tak wyraża w tym naszym życiu doczesnym, że my pragniemy Boga wielbić i próbujemy to robić na wszelkie sposoby. Tak naprawdę, jeżeli czytamy w Biblii, że powołaniem naszym jest kochać Boga całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił, całą duszą, po prostu totalnie. To właśnie, co to znaczy kochać Boga? My to rozumiemy w ten sposób, że to właśnie znaczy wielbić. Kochać to jest dokładnie to samo słowo, co wielbić, bo to się tak właśnie wyraża miłość poprzez wielbienie. Czyli jeżeli ja wielbię Boga, jeżeli kocham Boga, to kocham Go całym sobą. To jest bardzo podobnie, jeżeli to się wyraża w miłości takiej sakramentalnej, na przykład w małżeństwie. Jeżeli kocham moją żonę, to kocham ją całą sobą. Myślę o niej nie tylko moim umysłem, ale po prostu wszystkim, co jest we mnie. A to jest tylko ślad tego, co się odnosi do Boga, bo tak naprawdę my jesteśmy wszyscy na Niego ukierunkowani, do miłości. A miłość, która pojawia się pomiędzy nami, ludźmi, to jest właśnie ta Jego miłość, to jest Jego obecność i dotknięcie. Czyli w tym wszystkim możemy Boga wielbić. Ja myślę, że w przyszłych latach, jeżeli Pan Bóg pozwoli nam jeszcze iść tą drogą na fali wielbienia, to będą jeszcze inne warsztaty, bo to chyba się nie skończy. My jesteśmy tak niesamowicie stworzeni przez Boga, że my mamy tyle horyzontów różnych i aspektów życia, i że to wszystko tak naprawdę nadaje się do wielbienia. I nie tylko, że się nadaje, ale powinno się włączyć w nurt uwielbienia. Dlatego właśnie całym ciałem, a jeżeli chodzi o ciało, no to wiemy, że ile to jest różnych rzeczywistości, to jest również psychika. W tym roku właśnie są też takie warsztaty psychologiczne też. Ale jednocześnie umysł, czyli poznawanie, jednocześnie też i ten sport, ponieważ w zdrowym ciele, zdrowym duchu i w tym całym ciałem moim mam wielbić Boga, a z drugiej strony cały czas pamiętam to zdanie świętego Pawła, apostoła, który mówił, że wszystko, cokolwiek czynimy, na chwałę Bożą czyńmy. Czy jemy nawet, czy pijemy, może będą też warsztaty kulinarne w przyszłości, żeby to tym właśnie też wielbić Boga, tym wszystkim z radością, co Bóg nam dał. Na stronie tutaj też trzeba dopowiedzieć, że na stronie nafaliwielbienia.pl mamy każdy z tych warsztatów szczegółowo opisany, żeby było wiadomo, o co chodzi w każdym z tych warsztatów. No i też krótko jest opisana osoba, która będzie te warsztaty prowadziła, bo to powiedzmy, że jest generalnie, można powiedzieć, sztab ludzi, którzy są zaangażowani, czyli te osoby, które prowadzą dane warsztaty. I pewnie to też od tego zależy, jakie warsztaty będą w przyszłości, jak będą osoby, które będą te warsztaty prowadzić. Powiedzmy może w takim razie już o samych warsztatach, jak one przebiegają, czyli jak każdy dzień jest jakoś na pewno zorganizowany, ma jakieś pewne punkty stałe, jak to wszystko się odbywa? Dzień rozpoczyna się obudzeniem się, oczywiście jakąś toaletą pewno, ale szybko zmierzamy do kaplicy, aby pomodlić się wspólnie razem i te formy porannej modlitwy są różne. Od modlitwy brewiarzowej, oczywiście chodzi o jutrznię poranną, jednocześnie wprowadzamy też inne formy modlitwy, jak na przykład różaniec były godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. I to przeplatamy. W jednym dniu na przykład jest różaniec, w drugim dniu godzinki, w trzecim jutrznia. Chodzi o to, żeby czerpać z bogatego skarbca tradycji Kościoła, który jest naprawdę niewyczerpany. I później po tej modlitwie porannej udajemy się na śniadanie. Po śniadaniu po chwilę jest chwilka przerwy, żeby się ogarnąć, tak, i następnie spotykamy się na konferencji przedpołudniowej. To są konferencje jak gdyby też w cyklu warsztatów pewnych, tylko takich bardziej teologicznych, bardziej takich właśnie formacyjnych dla wszystkich, które będą prowadzić nasi przyjaciele, ojcowie dominikanie Tomasz Nowak i Tomasz Grabowski. Później rozchodzimy się na warsztaty. Właśnie już w grupach, dzieląc się na grupy, na te wszelkie sekcje i to trwa gdzieś około 2 godzin, po czym spotykamy się na obiedzie. W tym roku właśnie zmieniliśmy troszeczkę cykl, bo zawsze do tej pory o 12, około 12 w południe była msza święta, w tym roku przesuwamy mszę świętą na wieczór, łącząc ją z uwielbieniem. Więc po obiedzie następnie będzie chwileczkę czasu wolnego i później znowu spotykamy się na drugi cykl spotkań. Tutaj będzie konferencja taka naszego przyjaciela zaproszonego z Izraela, z miasta Haifa. Będzie to nasz przyjaciel Eli Dortman, prowadził swoje też warsztaty konferencyjne, dzieląc się, to jest Izraelita mesjanistyczny, czyli taki nawrócony Żyd, który uznał Jezusa Chrystusa jako Pana i Mesjasza. I, bo musimy wiedzieć, że coraz więcej
więcej jest takich właśnie braci naszych, Izraelitów, którzy właśnie gromadzą się w kościołach swoich chrześcijańskich, aby wielbić Boga w Jezusie Chrystusie. Więc on, ponieważ już wiele lat się znamy, to w tym roku zgodził się przybyć i będzie też mówił ze swojego punktu widzenia właśnie na sprawy wielbienia Boga, na sprawy przede wszystkim również historii Izraela. To jest bardzo ciekawe, bo on tutaj w Poznaniu też kiedyś miał już swoje konferencje, niektórzy go na pewno poznaniacy już kojarzą i znają. Więc on będzie miał właśnie wtedy tą swoją konferencję, następnie spotykamy się w grupach dzielenia, gdzie dzielimy się Słowem Bożym z dnia, a jednocześnie tym wszystkim, co Bóg czyni przez słowo takie pozawerbalne i w jaki sposób nas dotyka. I to jest właśnie, to oczywiście jest spotkanie w mniejszych grupach, po czym spotykamy się na kolacji, a po kolacji już udajemy się po krótkiej przerwie na mszę świętą, Eucharystię, która gdyby jest tutaj centrum, prawda, w ogóle tego całego wydarzenia, to jest Eucharystia, jest centrum. Po Eucharystii jest dalszy ciąg modlitwy, bo tutaj jest jakby źródło wody żywej, które wypływa właśnie ze stołu eucharystycznego. Następnie zatrzymujemy się jeszcze, aby wielbić Boga już na wszelkie sposoby, czyli tańcem, muzyką, śpiewem i różnymi takimi nabożeństwami paraliturgicznymi, które pojawiają się codziennie wieczorem, no, w bardzo różny sposób, tak jak Duch Święty nam pozwala odkryć to. Próbujemy jak gdyby tutaj też włączyć w to uwielbienie takie pewne działania zewnętrzne, które są też bardzo mocno zakorzenione w tradycji katolickiej, czyli właśnie to na tej polega, że to jest to bogactwo Kościoła, które tak jak wcześniej wspomniałem, w swoim skarbcu ma wiele form również takich, form modlitwy, form uwielbienia, form wyrażenia miłości ku Bogu jedynemu. I tak wygląda mniej więcej cały dzień. Zawsze jest w jednym dniu też, zaplanowaliśmy taką chociażby symboliczną pustynię, to znaczy każdy wychodzi na kilka godzin, no wiadomo, że najlepiej byłoby to cały dzień, ale tutaj ze względu na właśnie na dosyć spory program rekolekcji chcemy chociażby symbolicznie to uczynić i to zauważyliśmy, że bardzo mocno też Duch Święty działa w tych spotkaniach osobistych już z Bogiem, gdzie każdy wychodzi na osobność, żeby się z Nim spotkać. No więc to myślę, że tak pokrótce nakreśliłem, jak wygląda kolejny dzień rekolekcji na fali wielbienia. To w takim razie muszę zapytać, do kogo są w ogóle skierowane te rekolekcje na fali wielbienia? Rekolekcje na fali wielbienia są skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli. Dobrej woli, tak jak dobre radio Emaus. To znaczy, że tych wszystkich, którzy są w dobrych rękach, a to są ręce Boże. Czyli my wszyscy jesteśmy przecież ludźmi dobrej woli. Czyli tak naprawdę bez względu na wiek, czyli od dzieci do dorosłych. Oczywiście dzieci to są osoby towarzyszące, prawda, dorosłym. Także dla nich tam nie ma. Dzieci też uczestniczą w niektórych warsztatach. Jak najbardziej jest to też zaplanowane. Z tym, że to nie są rekolekcje, jak gdyby, które są zaprogramowane tylko dla dzieci, prawda. One, dzieci są przy okazji razem z nami, tak jak cały Kościół. Ale to są po prostu ludzi w każdym wieku. Przyjeżdżają całe rodziny, przyjeżdżają studenci, przyjeżdżają osoby starsze, przyjeżdża młodzież, którzy mają pasję w życiu i chcieliby po prostu tą pasję swoją włączyć w nurt uwielbienia i też pod okiem brata czy siostry, którzy mają większe doświadczenie profesjonalne w pewnych dziedzinach działań swoich, mogą po prostu nauczyć się te pasje swoje czynić jeszcze lepiej, jeszcze piękniej, jeszcze z większą radością i jeszcze żeby te owoce były po prostu bardziej konkretne. I dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby po prostu włączyć się w uwielbienie Boga na tej fali wielbienia, którą jest Duch Święty, którą sam jak gdyby on tą falą nas chce ogarnąć, chce włączyć, chce nauczyć nas trochę surfować trochę, prawda, na tej fali w jakiś sposób, a czasem też zanurzyć się zupełnie dogłębnie, ale jednak bezpiecznie, ale jednak z wielką taką żarliwością i myślę, że z wielkimi owocami ducha. Ci ludzie dobrej woli, jak pan powiedział, spotkają się w dobrym miejscu, jeszcze dodajmy. Jeszcze właśnie, tak, w dobrym miejscu w Warszawie na Bielanach, ale tam jest ograniczona ilość miejsc, czyli pewnie trzeba się zapisać. Jak to zrobić? Tak, zapisy już ruszyły, natomiast żeby zapisać się, trzeba po prostu wejść na stronę nafaliwielbienia.pl i wypełnić formularz. Następnie trzeba dokonać przedpłaty kwoty pewnej, która jest też opisana na stronie, która będzie dla nas potwierdzeniem, że dana osoba rzeczywiście deklaruje się w tych rekolekcjach uczestniczyć. No i po prostu oczywiście tylko możemy przyjąć ograniczoną ilość miejsc ze względu na to, że w dobrym miejscu w Warszawie to jest rzeczywistość faktycznie ziemska jeszcze i to jeszcze nie jest przestrzeń niebieska, która się rozszerza, tylko po prostu jest od A do Z i koniec.
Więc jak najbardziej, jeżeli osoby, które zapiszą się już po tym czasie, jak te miejsca będą wykorzystane, są na liście rezerwowej i czasami tak się zdarza rzeczywiście, że ktoś rezygnuje w trakcie i potem te osoby wchodzą na to miejsce. W tym roku mamy też temat przewodni i to będzie uwielbienie Boga w tajemnicy wcielenia. Jak Słowo staje się ciałem w nas, jak się objawia w naszej codzienności, też tak czytamy na stronie internetowej. Chciałam zapytać, czy ten temat będzie jakoś przybliżany tylko w konferencjach, czy jeszcze jakoś będzie on podejmowany w inny sposób? Oczywiście, że nie tylko w konferencjach, ale w inny sposób. Będziemy w ogóle starali się cały dzień o tym myśleć, o tajemnicy wcielenia i wielbić Boga w tajemnicy wcielenia, bo to jest niesamowicie mocny temat, mocny akcent, który Bóg postawił w historii naszego życia. To przecież jest temat zbawienia, to jest temat Jego przyjścia Boga pośród nas, który przyjmuje nasze człowieczeństwo i w jakiś sposób też nas włącza w to Jego człowieczeństwo po to, żeby nas włączyć w swoje bóstwo. To w ogóle jest tajemnica też wiary Kościoła. Więc jako, że jesteśmy zjednoczeni z ciałem Chrystusa, chcemy wyrażać to wielbienie Boga właśnie w tej tajemnicy wcielenia jedności z wcielonym Słowem, czyli z Jezusem Chrystusem, który stał się człowiekiem i pozostał człowiekiem, chociaż jest też Bogiem i pozostał Bogiem. Czyli to jest w ogóle niesamowita tajemnica. Czyli to jest dla nas taka wielka radość i satysfakcja i przestrzeń do okazania faktycznie wielbienia Bogu na całej płaszczyźnie działań. Dlatego ten temat wcielenia będzie wplatany nie tylko, on po prostu będzie cały czas takim pewnym zapachem Bożym, nie wiem, taką jakąś obecnością tego dotyku, tak jak sakrament jest taką obecnością dotyku Boga poprzez na przykład sakramencie małżeństwa, kiedy małżonkowie okazują sobie miłość po wszelki sposób, poprzez spojrzenie, dotyk, czy wszelkie gesty, uśmiech, cokolwiek, prawda? Słowo. Wierzymy, że to jest Jezus Chrystus obecny właśnie w tym dotyku. Jeżeli to jest sakrament chrztu, wierzymy, że jesteśmy włączeni w życie i śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli to Jego życie w nas już jest, płynie. I każdy sakrament ma również to zewnętrzną swoją wyrazistość, dlatego tajemnica wcielenia bardzo mocno właśnie wyraża się w sakramentach, które są takim zewnętrznym dotknięciem Boga i bardzo intymnym i jednocześnie bardzo bliskim. No zobaczymy, co Duch Święty. My mamy pewne tutaj oczywiście, no próbowaliśmy się jakoś przygotować jak najbardziej i konferencyjnie, i warsztatowo, ale to jest nasz tylko pierwszy krok. Wierzymy, że to Duch Święty sam nas poprowadził w tym kierunku, bo tak co roku zauważyliśmy, że On tak działa. I co On nam już przygotował właśnie w czasie tej fali wielbienia, to się dopiero okaże na miejscu, bo zawsze nas zaskakuje i zawsze jest zupełnie więcej, inaczej, więcej niż my myśleliśmy. Rekolekcje na fali wielbienia odbywać się będą już po raz piąty, jak powiedzieliśmy. Chciałam też zapytać, jakie były te poprzednie i czy może już jakieś takie owoce są widoczne na przestrzeni tych 5 lat, takie konkretne? Jeżeli chodzi o owoce, to przede wszystkim Duch Święty jest nas. Sam Pan Bóg wie o owocach. My, patrząc na siebie nawzajem, patrząc na nasze życie, widzimy, że no, najważniejszym owocem jest ta nasza pewna zmiana, to nawrócenie, które jest coraz bardziej totalne, coraz bardziej takie prawdziwe. Dostaliśmy na pierwszej fali uwielbienia no, takie charyzmatyczne słowo Pana, który powiedział nam, że będzie zawsze z nami, że stoi za naszymi plecami, żebyśmy się nie bali, że w jakiś sposób też nas wybrał, tak jak każdego z nas chrześcijan wybrał do siebie, dla siebie. I to słowo Jego towarzyszy nam cały czas. Były różne perypetie w naszym życiu osobistym i takim różnym też wspólnotowym w tym czasie, tych 5 lat, ale to zawsze dążyło do większej wolności, do większej miłości, do większego jeszcze uwielbienia. Zauważyliśmy, że my sami jesteśmy już inni, że to był bardzo mocny, taki jak gdyby podmuch Ducha Świętego od tej pierwszej fali, tak jakby przyspieszenie w Duchu Świętym. Jest przede wszystkim też takie utwierdzenie tej wspólnoty naszej. Poza tym, że wielu ludzi przyjeżdża, wraca na falę wielbienia. Jest taka mocna grupa ludzi, którzy co roku przyjeżdżają z powrotem, czyli to też świadczy o tym, że w jakiś sposób no, czegoś pragną, ale zawsze też są jeszcze inni. Nowi. Nowi, znaczy dla nas nowi, natomiast którzy pojawiają się i zostają z nami i te relacje przyjaźni. Poza tym, ja myślę, że najważniejszym owocem jest to, co jest nieuchwytne tak naprawdę. To jest coś, co wszyscy o tym wiemy, mówimy, przeżywamy to, ale trudno nam to wyrazić. To chodzi właśnie o tą coraz gorętszą miłość do Pana, która zostaje w nas. No ja mogę powiedzieć o sobie osobiście, że na tej drodze, na fali wielbienia, odkąd Pan Bóg pozwoli mi chodzić nią i doświadczać właśnie też Jego obecności, jednocześnie wspólnoty Kościoła,
to moje serce rzeczywiście jest coraz bliżej, coraz bardziej gorętsze. Ja tego nie potrafię też wyrazić słowami, ale to jest jakiś duch kontemplacji, to jakieś pragnienie takiej jedności z Nim, tego, żeby się całkowicie Mu powierzyć, żeby Mu w każdej sytuacji, łatwej czy trudnej, czy cierpieniu, oddać Mu, żeby wielbić Go w każdej sytuacji życia, jednocześnie nie tylko tej łatwej, ale tej trudnej, którą wielokrotnie też dane mi było osobiście też doświadczyć ostatnio. Ale o wiele większe jest pragnienie bycia blisko Boga, który przecież nas otacza wszystkich, jest tak bliski, i to pragnienie takiego czystego wielbienia. Coś, co jest osiągalne praktycznie w niebie, ale Bóg daje nam pragnienie teraz, będąc w ciele jeszcze. Coś, co nas po prostu absolutnie nie mieści się w naszych ramach. A skoro On nam daje to pragnienie, to ono nam daje już motywację życia. Po prostu my nie możemy żyć inaczej już, jak tylko żyć wielbieniem, żyć po prostu całkowicie dla Niego, czyli włączyć wszystkie działania mojego życia, od zmywania naczyń, po sport, czy muzykę, czy wszelkie różne relacje, spotkania i rozmowy, cokolwiek jest, czy nawet jedzenie, czy spanie. Niech Cię nawet sen nasz chwali, jak to przecież nasi intuicji ojcowie pięknie wyśpiewali już. Oni też mieli tą intuicję wielbienia. Więc ja myślę, że to się dzieje, że to niebo, to Królestwo Boże rzeczywiście jest pośród nas. I to jest chyba najważniejszy owoc, że tak jak Jezus powiedział i bardzo zapragnął, żeby to Królestwo Boże było pośród nas, nawet zachęcał nas do modlitwy do Ojca Niebieskiego, żeby przyszło Jego Królestwo do nas. I to się dzieje po prostu, czy jemy, czy śpimy, czy chodzimy, czy czuwamy. Ja po prostu jestem tylko w pewnym uniesieniu i takim pewnej nawet, nie wiem, nie mogę powiedzieć słowo ciekawość, ale jakimś takim pragnieniu i oczekiwaniu na tym, co będzie jeszcze dalej, skoro Bóg taki bliskości pragnie dla nas. Jeżeli ktoś teraz, słuchając nas, naszej rozmowy, a szczególnie naszego gościa Leopolda Twardowskiego, poczuł, że chciałby uczestniczyć w takich rekolekcjach uwielbienia, na fali wielbienia, to przypomnijmy jeszcze raz, kiedy one się odbędą, gdzie się odbędą. Bardzo serdecznie zapraszamy na rekolekcje, już piąte rekolekcje na fali wielbienia, które odbędą się w Warszawie na Bielanach od 5 do 11 lipca. Wszelkie informacje i zapisy są na stronie nafaliwielbienia.pl. Leopold Twardowski zapraszał na te rekolekcje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zostańcie z Bogiem.